Proszę bardzo, panie mecenasie. Dziękuję. Proszę sądu. Pan mecenas bardzo tak merytorycznie dużo powiedział. Ja w tym zakresie nic nowego dodać nie mogę. Ja trochę tak w procesie karnym staram się pisać. Może to takie nieczęste zjawisko, ale uznaję, że język pisany jest o wiele bardziej precyzyjny. Proces karny, co prawda, jest takim procesem ustnym, który się toczy przed sądem, ale takie elementy, moim zdaniem, troszkę cywilistyczne, one wzbogacają, bo precyzja języka pisanego, utrwalenie tego na tych moich żółtych kartkach, myślę, że jest o wiele bardziej przejrzyste niż to, co bym chciał sądowi powiedzieć. Słowa zwykle ulatują, a słowo pisane zostaje. I proszę w związku z tym, żeby sąd miał na względzie to, co zostało przeze mnie wyartykułowane w tych moich pismach, nie tylko tych, które były prezentowane sądowi apelacyjnemu na etapie postępowania przed sądem apelacyjnym, ale także na etapie wcześniejszym, bo można by powiedzieć, że apelacja, która została przeze mnie złożona, ona niejako jest uzupełniana tymi wcześniejszymi moimi wypowiedziami. Tam są prezentowane przeróżne argumenty, które moim zdaniem powinny doprowadzić do tego, aby wyrok w tej sprawie był uniewinniający. Stanowisko formalne moje jest takie, że wnoszę o to, żeby sąd apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, żeby pastora Pawła Chojeckiego uniewinnił od wszystkich zarzucanych mu czynów. Co do apelacji oskarżyciela publicznego, wnoszę o to, żeby sąd apelacji tej nie uwzględnił. Proszę sądu, i powiem tylko kilka zdań, które tak chciałbym, żeby wybrzmiały na tej sali. Po pierwsze, proszę sądu, sąd będzie ten wyrok wydawał w pewnej określonej sytuacji, w której znajduje się Polska. To myślę, nie jest tak, że ten proces jest procesem przypadkowym, że on się tak zdarzył. To myślę, że na skutek tego strukturalnego podporządkowania urzędu prokuratorskiego politykom doprowadzono do tego, że takie procesy się w ogóle pojawiają. Takie jest moje zdanie. Lepsza by była prokuratura, która by była niezależna. Niestety w tej sprawie tak nie mamy, więc sąd będzie musiał się moim zdaniem zmierzyć z problemem nie tylko tego konkretnego przypadku, ale ten konkretny przypadek będzie musiał mieć, czy będzie miał znaczenie dla również innych przypadków, które albo będą w Polsce, albo ich w Polsce nie będzie. Nic się z tym już nie da zrobić, moim zdaniem, że ten proces będzie procesem w pewnym sensie historycznym. To nie jest tak, że da się go zamilczeć. To nie jest tak, że da się jakby powiedzieć, że to jest tylko proces jakiegoś tam jednego oskarżonego. Pastor Paweł Chojecki jest przedstawicielem mniejszości religijnej w Polsce. Przedstawicielem mniejszości religijnej w Polsce i jest oskarżony i jest pod oceną sądu Wydziału Karnego za to, co mówił jako przedstawiciel mniejszości religijnej w Polsce. Sąd się znalazł w sytuacji takiej, że musi to rozstrzygnąć za sprawą oskarżycieli posiłkowych, pokrzywdzonych i za sprawą oskarżyciela publicznego. Nie da się nie widzieć tej okoliczności. Przedstawiciel mniejszości religijnej za to, co mówił, jako dziennikarz redakcji mniejszości religijnej w Polsce i przedstawiciel mniejszości religijnej za to, co mówił jako nauczyciel w swoim kościele, został przyprowadzony do sądu jako oskarżony. Taką mamy sytuację i taką sytuację sąd w niniejszej sprawie musi rozstrzygnąć. Sąd moim zdaniem w tej sprawie, czy konsekwencja wyroku, który wyda sąd apelacyjny w tej sprawie, będzie kształtowała albo będzie miarą dla tego, co może, a czego nie może mniejszość religijna w Polsce. No niestety taki będzie efekt tego wyroku, bo to mówili o tym pastorzy, którzy stawili się na poprzedniej rozprawie apelacyjnej, że to
że to tak będzie i to nie może być inaczej. Ten proces jest publiczny, ten proces jest dyskutowany, ten proces jest widoczny i to będzie miało taki skutek. Moim zdaniem sąd powinien jakby w pewnym sensie umyć ręce od tego problemu, który został tutaj przyprowadzony przez prokuraturę. Prokuratura postąpiła moim zdaniem nieodpowiedzialnie, przyprowadzając ten proces przed sąd, ale sąd powinien umyć ręce, nie zajmować się. W konsekwencji wydać wyrok uniewinniający i powiedzieć, to nie moja sprawa. Ja nie będę oceniał tego, co sobie gada pastor na spotkaniach swojego kościoła i co sobie mówi pastor jako dziennikarz. Bo tak naprawdę to jest przedmiotem oceny. Pokrzywdzeni, proszę sądu. Pokrzywdzeni, proszę sądu, to ja bym ich nazwał hejterami, a nie pokrzywdzonymi. To nie są pokrzywdzeni tak naprawdę. Proszę sądu, pokrzywdzenie uczuć religijnych Bieganowskiego. Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. Przecież ten człowiek to napisał. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych, bogobojny, pokrzywdzony, którego prokurator publiczny uznał za pokrzywdzonego. Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. Pokrzywdzony w zakresie uczuć religijnych, uznany przez prokuraturę w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Drugi pokrzywdzony, pan Wysok. Co prawda nie przyznaje się do tych słów, ale jednak pan Wysok, przynajmniej taka osoba, pan Wysok, w internecie napisała, że Chojecki to się na cegłę powinien załapać, albo że się może załapać na cegłę. Drugi wrażliwy człowiek w zakresie uczuć religijnych. Pozostali pokrzywdzeni, proszę sądu, no może aż tak ze szczegółami, to nie potrafię się odnieść do nich, ale no to jest pewna transparentność tych pozostałych pokrzywdzonych. Pana Patlewicza wrażliwości religijnej, tak nie bardzo ją dostrzegam, no może poza tym, że się wpisuje w pewien taki kierunek, który by trzeba zobrazować publikacją, której się dopuścił, jakąś książkę napisał, przepraszam, nie znam jej tytułu, i w tej publikacji podobno prezentuje stanowisko, jak to Żydzi dopuszczali się jakichś tam niegodnych czynów w przeszłych historycznych czasach Polski. No proszę sądu, no takich mamy pokrzywdzonych w tej sprawie, których esencja ich pokrzywdzoności to jest, proszę sądu, to jest nazwa tych plików, którymi oskarżyciel publiczny, który powinien się jak dla mnie ze wstydu spalić, posłużył się przed sądem okręgowym w Lublinie. Nazwa tych plików, ona obrazuje, jaką my mamy wrażliwość religijną pokrzywdzonych w tej sprawie. To, co mieli w sercu, to napisali w plikach, może się nie zastanowili, użyli to, a prokurator to powielił, położył do procesu, na szczęście można było się z tym zapoznać. Proszę sądu, ta sprawa oczywiście jakby dotyczy czterech czynów, bo czterech jakby przepisów. Prokurator sformułował zarzut, co prawda w ten sposób, że przytoczył jedynie znamiona, przepisał jakby przepisy ustawy do zarzutu, ale zakwalifikował to czterema, na początku pięcioma, a sąd okręgowy wyeliminował tą wojnę napastniczą, zakwalifikował to z czterech przepisów kodeksu karnego. Ale no to wszyscy widzimy, że proces ten tak naprawdę ogniskuje, tak naprawdę największe emocje niesie na bazie pokrzywdzenia uczuć religijnych tych osób, które ja nazywam hejterami, a którzy formalnie są wskazani w postępowaniu karnym jako pokrzywdzeni. No, tak to się ułożyło, że oni są aktywni, że ta ich działalność jakoś tak najbardziej w tym postępowaniu karnym się przejawia. Proszę sądu, i to jest właściwie wszystko, co ja chciałem w tej sprawie powiedzieć, bo sąd pewnie ma już jakiś swój pogląd na temat tej sprawy, no bo tak dosyć wnikliwie, moim zdaniem, pan przewodniczący się, że tak powiem, do tej sprawy podchodzi. Niecodziennie bym nawet powiedział, bo to rzadkość, żeby postępowanie dowodowe przed sądem apelacyjnym było prowadzone tak skrupulatnie. To moje zdanie wynikające z jakiegoś takiego mojego doświadczenia, a więc sąd ma jakieś swoje zdanie już wyrobione na ten temat. Moje słowa, które wypowiadam w dniu dzisiejszym,
nie zmienią tego zdania, bo sąd na podstawie analizy akt sobie je albo wyrobił, albo już sobie wyrobi na podstawie słowa co do zasady pisanego. Ja bym chciał tylko, proszę sądu, jakby to podkreślić, że to jest proces, który to nie jest tylko proces Pawła Chojeckiego. Bym chciał, żeby to tak zostało jakby najbardziej podkreślone z tego, co ja bym chciał powiedzieć. To nie jest tylko proces Pawła Chojeckiego. To jest tak naprawdę proces przedstawiciela mniejszości religijnej, który sobie zdaniem większości religijnej pozwolił na za dużo. A ja uważam, że mniejszość religijna ma prawo do tego, żeby sobie pozwalać za dużo. I dlatego wnoszę o to, żeby sąd w tej sprawie Pawła Chojeckiego, pastora Pawła Chojeckiego, uniewinnił od zarzucanego mu czynu, bo taki moim zdaniem wyrok sprawiedliwie powinien w tej sprawie zapaść. Dziękuję bardzo.